Hej, witajcie, ja jestem Esawer i zostałem nominowany do kolędowego wyzwania. Na czym ono polega? Polega to na tym, że śpiewam kolędę, później nominuję trzy kolejne osoby, które zaśpiewają kolędę. Proste? No, proste. Ale... Przed obejrzeniem zalecam skonsultować się z psychologiem bądź psychiatrą, gdyż niewłaściwie stosowany może prowadzić do obrzęku mózgu, a w skrajnych wypadkach nawet do śmierci. Więc możecie podziękować bardzo serdecznie Hysterical Voice, ponieważ to ona naraziła was na tego typu komplikacje związane z moim śpiewem oraz tym, jak beznadziejny jestem w śpiewaniu. To, co chciałbym powiedzieć, to obiecałem sobie, że po specjalnym 100 widzów, w którym było karaoke, nigdy więcej nie zaśpiewam. Niestety nie mogłem tej obietnicy dopełnić, gdyż zostałem wyzwany przez Hysterical Voice właśnie do tego challenge'a. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, Betlem tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja Panna dzieciątko piastuje, i Józef Święty ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, Betlem tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chodź w stajeneczce, Panna syna rodzi. Przecież on wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, Betlem tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. I trzej królowie od wschodu przybyli, i daru Panu kosztowne złożyli. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, Betlem tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Pójdziem też my i przywitać Jezusa, króla nad króle uwielbić Chrystusa. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, Betlem tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. No więc w tym momencie jesteście już po przesłuchaniu mojego wycia, po przesłuchaniu tej katorgi, którą musiałem katować wasze uszy. A więc chciałbym usłyszeć, jak śpiewa może Little Creepy. Zobaczymy, jak sobie Olu poradzisz z tym wyzwaniem. Oraz drugą osobą będzie Niediegetycznie. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tym wyzwaniem. Myślę, że to tyle z mojej strony. Do usłyszenia.